Witam 51. sesję Rady Dzielnicy 9. Łagiewniki Borek-Fałęcki ustaloną na dzień 9 lipca o godzinie 18.30. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sali jest kworum zapewniający podejmowanie prawomocnych uchwał. Wszyscy radni otrzymali porządek dowodu. Wszystkie projekty uchwały zostały stosowne w opinii Komisji Rady. W ostatnich dniach zarząd przygotował kolejne projekty uchwał, które winny zostać podjęte przed okresem urlopowym i one również uzyskały opinię stosownych Komisji Rady Dzielnicy. W związku z powyższym Państwo otrzymaliście porządek obrad pierwotny obejmujący 12 uchwał. Proponuję wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał. W sprawie korekty wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę 909 do realizacji w latach 2012-2014 budowa dwóch pochylni przejściu podziemnym pod ulicą Zakopiańską. Poddaję wniosek o wprowadzenie tego projektu do porządku obrad. Kto jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada wyraziła zgodę na wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Proponuję wprowadzenie projektu uchwały przygotowanej przez zarząd w sprawie korekty zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w 2013 roku. Uchwała nr 45 przez 315 przez 2013 z dnia 19 lutego 2013. Kto jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Teraz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stwierdzam, że Rada wyraziła zgodę na włączenie tego punktu do porządku obrad. Proponuję wprowadzenie następnego punktu do porządku obrad w sprawie korekty rozdysponowania środków finansowych na zadania powierzone Rady Dzielnicy 9 na rok 2013, środki inwestycyjne na bieżąco. Kto jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada wyraziła zgodę na wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Proponuję wprowadzenie następnego projektu uchwały przygotowanej przez zarząd w sprawie korekty uchwały 42 przez 334 przez 2013 Rady Dzielnicy 9 z dnia 4 kwietnia 2013 w sprawie listy rankingowej potrzeb remontowych placówek oświatowych z terenu Dzielnicy 9 na 2013 rok. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie o wprowadzenie tego projektu do porządku obrad. Kto jest za przyjęciem tego punktu do porządku obrad? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada wyraziła zgodę na wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. W związku z powyższym porządek proponuje się wprowadzenie jeszcze jednego punktu do porządku obrad w sprawie rezygnacji radnego Władysława Batko z członkostwa w Komisji Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy 9. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że punkt został wprowadzony. W związku z powyższym poddaję pod głosowanie pełny porządek obrad uzupełniony. Kto z Państwa jest za przyjęciem pełnego porządku obrad dzisiejszej sesji?
razy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Z uwagi na obecność mieszkańców proponuję nie. Zmienić.